realnie można było mówić, że Polska jest stać na przyjęcie 200-250 tysięcy uchodźców, nawet do 370 tysięcy. Czyli mniej więcej, jak traktując, że to jest 1% obywateli naszego państwa, to jest skala, którą realnie można by było wytwarzać. I na taką skalę z punktu widzenia perspektywy następnych 5-10 lat trzeba się przygotować, bez względu na to, jakie oczekiwania czy jakie stanowiska dzisiaj prezentujemy. Jeżeli ci ludzie zostaną przewiezieni do Polski, czy w jakikolwiek sposób inni dotrą do naszego kraju i nie stworzy im się warunków minimalnego poziomu bezpiecznego w egzystencji, to dopiero wówczas nastąpi się patologizacja tego obszaru. I wszystkie problemy, które i koszty społeczne, gospodarcze, które się wytworzą, będą wynikały z zaniechań, które dzisiaj wykonamy. Czyli czym więcej dziś zainwestujemy, tym mniej problemów będziemy mieli z tą sytuacją. Patrząc na dzisiejszy kształt polityki spójności, który odnosi się do wieloletniej polityki Unii Europejskiej, który odnosi się do zmniejszenia różnic rozwojowych, on daje sygnał wyraźny, że po roku 2020 Polska już będzie na takim poziomie rozwojowym, gdzie środki do tych celów obecnie stawianych już nie powinny płynąć. Ale dla Polski jest to ogromną okazją, gdybyśmy przeorganizowali politykę spójności, zaproponowali Komisji Europejskiej, by polityka spójności po roku 2020 poszła w dwa zjawiska dla nas bardzo istotne. Czyli po pierwsze starzenie się społeczeństwa, a po drugie migrację i uchodźstwo. I wówczas aktywne zauczestniczenie obecnie w decyzjach, obecnie przyjęcie dosyć dużej liczby uchodźców stałoby się dla nas argumentem do tego, żeby następne miliardy, w tym momencie przecież mówimy tą o blisko 1% PKB Unii Europejskiej przeznaczonej w ogóle na polityki wspólnotowe, stały się takimi środkami, które będą finansować właśnie dostosowanie do rynku pracy, właśnie kwestie bezpieczeństwa, właśnie kwestie związane z edukacją. Tylko i wyłącznie trzeba zacząć w tym uczestniczyć. Jak będziemy jednoznacznie mówić nie, to możemy się spodziewać bardzo prostego scenariusza. Już poszczególne kraje europejskie mówią, że należy wstrzymać finansowanie w tych państw, które z funduszy Unii Europejskiej, które nie chcą uczestniczyć w rozwiązywaniu problemów europejskich. Więc skutkiem może być to dla nas to, że faktycznie fundusze unijne zostaną zawieszone.